Dobra? Z chęcią ci podam. Dobrze. Instagrama. Proszę. Ej, to jest takie przejeba. No to proste jest, jeszcze dwa. Dwa. Sebucha jaraliśmy, no kur... O kurwa. A ty siedzisz pod złotymi cały czas. Ujeba... dywan oraz kanapę starych się wkur... Okazało się, że dywan kosztował 3,5 koła. Słuchajcie, historia zatacza koło. Równo rok temu zacząłem nagrywać na YouTube'a. Dzisiaj jesteśmy znowu na SBM Festiwalu. Popytamy się znowu o pierdoły różne, jak minęły wakacje, jakie plany na przyszłość, co lepsze, co gorsze. I idziemy. Zapraszam na odcinek. Dawaj, dawaj, dzięki bardzo. Ratuję, kurwa. Siema, zabawi. Siema, po raz 20. Po raz 50. Słuchaj, mordo, największy przypał podczas tych wakacji, jaki miałeś? Przed psami. Tak, ale poczekaj, do kamery mów. Spierdolę przed psami. Co zrobiłeś takiego, że uciekałeś przed policją? No nie wiem, czy mogę mówić takie rzeczy. Najwyżej wyblurujemy i ten. Kurwa, sebucha jaraliśmy, no kurwa, i 3 metry za nami się radiowóz zatrzymuje, nie? No. Kurwa. I my dosłownie lufę jaraliśmy i mamy takie kurwa, że ten, że... ty, psy się zatrzymały. Poczekaj, co to tak tyłem do kamery? Psy się zatrzymały, no. 3 metry za nami, nie? I my tak na luzie już, wiesz, już łapy latały, nie? Ze stresu. A ile mieliście? Pół grama? Nie, no nie wiem, lufę mieliśmy, no ale wiesz, był swąd i podjechali dosłownie 3 metry za nami psy. Ale się okazało, że to nie do nas, tylko do jakichś typów, co se melasz. To do Meneli. Nie, do typów, co se jakichś dziadów, co se melasz robili i darli ryja na bilanę. Dobra, i to był twój największy przypał właśnie wakacje? Nie wiem, innych se nie mogę przypomnieć. Dobra, a najfajniejsze wspomnienie wakacyjne? Cloud Festival. A jest we mnie lepszy? Cloud Festival. Dobra, to jeszcze tylko zrobimy to czy to. Easy E czy Bambi? Easy E. White czy Białas? Białas. Fałki czy Rusina? Fałki, ale Rusina też, respekcik w sercu. Też easy, też prawda. Kontynuacja do drugiego. Najgorszy trend modowy aktualnie. All black fity. I to jest dla mnie jakby bardzo kolorowej osoby, dla mnie osobiście mega ujma. A jeszcze ta taka kurwa charakterystyka typu opium, okay. New Rocky wszędzie, takie same praktycznie outfity, tylko z różnymi malutkimi szczegółami, no nudy, nudy. Ja bym chciał, żeby Polacy zaczęli się ubierać znacznie bardziej kolorowo. To słuchaj, masz tak, przez rok musisz nosić albo szarego techflica o rozmiar za dużego, albo opium, albo jako furas, to co wybierasz? O kur... Ty, no powiem ci tak, jakby pierwszą odpowiedzią jednak taką typowo komfortową to jest ten techflis. Gdyby to opium było kolorowe, to no. Wjechałbym w to, ale opium all black, no to jest totalna pizza. Ale zobacz, że furasy są kolorowe, to nie wolałbyś jako furas właśnie? Dobra, furas. A co sądzisz właśnie o furasach? No, to musi mieć niezłą zajawkę, ale i dobrego pierdolca, tak? No. Dobra, Nie wiem, co jest lepsze, slash gorsze, czy furas, czy hobby horsing, to ciężki kurwa wybór. To powinien się spytać, czy wolałbyś właśnie uprawiać hobby horsing, czy na przykład siedzieć pod złotymi. O kurwa. A ty siedzisz pod złotymi cały czas, wybrałeś, nie? No ja siedzę tam. Miałeś tą decyzję kiedyś w życiu. To wybrałeś. Chyba wolę pod złotymi niż udawać konia. Easy E czy Bambi? Bambi. A kojarzysz Easy E? Nie. Dobra, lecimy dalej. White 215 czy Białas? Białas. White, fałki czy Rusina? Fałki. Francuz Mordo czy Siekan? Nie lubię obu. A czy jeszcze tylko 3 red flagi u faceta? Jak ma bardzo, bardzo dużo koleżanek i co? Ej, to jest takie przejebane. No, no to proste jest, jeszcze dwa. Jak nie szanuje swojej mamy. No. I ogólnie jak nie ma szacunku do kobiet, do swoich koleżanek i tak się naśmiewa z każdego. A jaka jest możliwa najgorsza pierwsza randka? Najgorsza pierwsza randka? Wydaje mi się, że nie ma takiej najgorszej, ale tak do kina słabo, bo nie można pogadać. Najlepsze wspomnienie z tych wakacji? Najlepsze wspomnienie? Byłam na urodzinach mojej przyjaciółki i byłyśmy tam 3 noce i nasi koledzy rozpierdali cały dom i cały pokój jej rodziców i potem był przypał. A była jakaś wakacyjna miłość? No była i chuj. Bo się okazało potem, że gościu ma dziewczynę i mi nie powiedział. Ale tylko jedna była, czy w sensie jedna miłość? Jedna, okay. No. A smutno ci jest, że już nic z tego więcej nie będzie? Nie, bekę mam trochę z tej całej sytuacji ogólnie. No posłuchaj, największy przypał jaki miałeś podczas tych wakacji? Podczas wakacji? No. Możesz mówić wszystko, najwyżej coś tam wytniemy. Ujeba...
dywan oraz kanapę starych, się okazało się, że dywan kosztował 3,5 koła i uszczypał starymi. A czemu ujebałeś? No winem, byłem na i, ale wszystko już zapłaciłeś, czy jest zapłaciłem, kosa? Zapłaciłem, kurwa. Jest kosa, ale zapłaciłem. Dobra, słuchaj, powiedz mi trzy red flagi u kobiety. Red flagi? No. Jak ma kolegę, przyjaciela. No. Dalej. Ty, bo tu się jakieś waleją. Kolejny red flag. Jak jest zbyt zazdrosna. Red flag. I gdy jest brzydka, to... Jak jest brzydka? Będziesz jeszcze coś pił dzisiaj? No, oczywiście. No, za chwilę po pół litra idę teraz właśnie. Właśnie byłem w drodze. Dobra. To przepraszam, ci przeszkodziłem. Jakie są trzy red flagi u chłopaków? Jak piszę z kilkoma babami naraz. To jest... Dobra, to jest jeden. Dwa. Kłamie. Jest nieszczery. Oszukuje, no. Właśnie powiedzcie mi trzy green flagi w takim razie. Taki wymarzony facet. To jakie powinien mieć cechy? Charakteru? Szczery. Wszystkim, no. Tylko nie mówcie wszystkiego, tylko no... A, i wysoki. Wysoki, czyli ile? Metr 80? Wyższy od nas. A metr 80 jest git? Tak, jest git. No. A metr 70 już będzie średnio? No, ujdzie. Ujdzie. No. A co by musiał taki metr 70 mieć, żeby uszło? To musiałby nadrabiać czymś innym. Oczami. A jakie są oczy najlepsze? Na przykład... To zależy, jaki ma musi być w nich to coś po prostu. Okej. Okay. Najgorsza randka jak wygląda? Najgorsza randka? No to chyba jak gość się nie odzywa i po prostu siedzi i się patrzy. A miałaś jakoś taką najgorszą randkę, na której byłaś? No miałam, jasne, że miałam. No i no, nie było gadki, wiadomka. A gdzie byłeś? Gdzie byliście? Na schodkach. Na schodkach, ale na schodkach tutaj pod Złotymi? W Warszawie, no. Nie pod Złotymi, tutaj nad Wysokim. A, no. I co, nie było gadki w ogóle? Nie było gadki. I jak się to potoczyło? No nijak. Cisza była i powiedziałeś, że dziękuję? No poszłam sobie. A dużo też dziewczyn robi tak, że na przykład ktoś do nich dzwoni przed koleżanką i udają mamę, to miałaś nie, tak? No bez jaj, tak nie. Czyli powiedziałeś po prostu, że dziękuję. Dziękuję, do widzenia. I koniec, nie było już więcej spotkania. Nie było spotkania. Dobra, a trzy red flagi właśnie u chłopaka? Trzy red flagi. Ciężkie pytanie. Taki wiesz, za bardzo hopsiów do przodu. Okay. Taki babiarz? No też, na bank. I co jeszcze? A piłkarzyk? Nie, no to mi nie przeszkadza. Jak dba o siebie i w ogóle to nie, ale jak jest taki wiesz, hopsiów do przodu. Do której klasy teraz idziesz? Ja już skończyłam szkołę. A wiesz, czemu tak zapytam? Czemu? Nie chciałem się Cię zapytać o wiek. A widzisz? No dobra. I skończyliśmy wywiad. Ludzi. Dobra, ale... Ale co? Teraz robimy tak. Zrobimy to zdjęcie. Dobra. Ale musisz mi też podać Instagrama. Jasne. Dobra? Z chęcią Ci podam Instagrama. Proszę. Słuchajcie, to już tyle z SBM-u. Zostawcie łapkę, jak Wam się podobał odcinek, jakiś fajny komentarz dla zasięgu i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Jak widzieliście, może z Ozim się uda coś nagrać, więc też możecie zaproponować jakiś fajny pomysł śmieszny na odcinek. Myślę, że z nim byłby topowy. Więc miłego, dziękuję, pozdrawiam. Dla wszystkich na streamie też. I Ty, który to oglądasz, też Ci dziękuję. Wiesz, do kogo mówię? Dziękuję za wsparcie. Aha, teraz przebijam czwartą barierę, czy tam trzecią. Pozdro.